Czyli to, co akcentujemy też, czego jest najwięcej po sobie pozostawili ci żołnierze w Muzeum Katyńskim. Czego jest najwięcej? Najwięcej zostało odnalezionych kluczy do domu. Klucz, który był symbolem nadziei. Całe pęki klucz w tych dołach były. I tam stajemy przy podkładach na Uranowskiej i czwórkami, czy szóstkami. Czwórkami. Może to zobaczymy też, ile osób. Byliśmy tak, że z dziewczętami to jest jakieś 350-400 osób się tutaj do nas zgłosiło. Za to też wam dziękujemy, bo wiemy, że to też jest wysiłek przyjechać tutaj. Ale to jest szczególny marsz. I ten, kto chodzi w nim, wie, że on gdzieś nas formuje też, kształtuje. Że jak się raz tutaj przyjdzie, to ciężko później też odpuścić. Ja uważam, że on jest nawet często ważniejszy. Dużo dziennikarzy nas pyta, dlaczego to robimy, dlaczego idziemy. Bo ideą tego marszu było to, że nie ma tej pamięci o tych polskich oficerach w przestrzeni publicznej. Oni nie funkcjonują. Są obchody różne, ale to są obchody środowiskowe, hermetyczne. A my chcieliśmy wyjść w miasto, pokazać się. I to się obroniło. Jesteśmy teraz ważnym takim krwiobiegiem obchodów katyńskich co roku. I też jest dla nas, bardzo nas to cieszy, że w Olsztynie wczoraj był, w Białymstoku będzie, w Głogowie będą takie marsze. Kończąc, nie chcemy też, żebyście się rozchodzili, rozbiegali tak szybko. Jest posiłek, będzie bigos, kawa, herbata, ciasto. Będą dyplomy dla grup, które tutaj przyjechały. Pierwszy raz też chciałem powiedzieć, są z nami żołnierze Armii Krajowej, którzy chcieli wziąć udział w tym marszu. Oni będą jechali w Czarnym Woronie, ale dziękuję, bo jakby chcieli podkreślić ten swój udział tutaj. Dobrze, oddaję Grzesiowi. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz apeluję do tego, żeby zachować się tutaj bardzo godnie, bardzo poważnie w tym marszu. Moi drodzy, wzorem również poprzedniego roku, tak i w tym, chcieliśmy podkreślić współpracę sowieckiego reżimu z nazistowskimi Niemcami i chcemy pokazać tę współpracę dwóch okupantów Polski. W związku z powyższym, właśnie pod kościołem Świętego Krzyża, tuż przed kościołem tak naprawdę, nasza kolumna natrafi na niemiecki oddział również z Niemcami. Dojdzie tutaj do wymiany jeńców, pewnej rozmowy między Sowietami a Niemcami. Właśnie chcąc podkreślić, że oba te zbrodnicze systemy współpracowały ze sobą, aby zniszczyć i zdławić naród polski. Tak więc tutaj prośba, aby grupa niemiecka oraz wyznaczone osoby, które koordynuje Tomasz Karasiński, aby już szykowały się do wyjścia, ponieważ oni muszą być już tam wcześniej. To jest jedna sprawa. Druga, zostało jeszcze bardzo dużo zapałek i tutaj nasza uwaga, wiem, że dziewczęta przekazywały informacje, ale pod podkładami już przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie znajdują się małe znicze. W momencie, kiedy KIR będzie przykrywał nas wszystkich przy tych podkładach, prośba o zapalenie tych małych zniczy w momencie, kiedy już będziemy wstawać, będziemy odkrywani przez dziewczęta, aby te małe znicze pod podkładami postawić wtedy na podkładach zapalone. Tak więc prośba o pobranie zapałek. My oczywiście też będziemy jeszcze w trakcie marszu w jakiś możliwy sposób przekazywać sobie, ale tak, aby w każdej tej szóstce czy czwórce przy pomniku, przy tych podkładach te zapałki się znalazły, żeby te małe znicze można było zapalić tam na pomniku. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jest to ostatni moment tutaj do mnie albo do Jarka Wróblewskiego. Za 5 minut formujemy czwórkową kolumnę, tu jeszcze w obrębie muzeum, ale na dziedzińcu. Niestety w tym roku musimy przejść pod alejami, czyli nie tak jak w zeszłym roku, gdzie policja zablokowała całkowicie ruch. W tym roku niestety nie jest to możliwe. Przechodzimy pod alejami, ustawiamy się za woronem później po drugiej stronie alei. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy wszystkich i zapraszamy na marsz.
mogę mu pożyczyć właśnie. Nadworny. Thank you.
zgrupowanie Radosław. Jego celem jest uczczenie pamięci polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów na wschodzie. Prosimy o zachowanie powagi. Września 1939 roku rano Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski, gwałcąc wszystkie umowy obowiązujące pomiędzy tymi państwami. Do niewoli sowieckiej dostało się około 250 tysięcy polskich żołnierzy oraz oficerów. W sowieckich obozach, to jest Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, w których przetrzymywani byli polscy oficerowie, działały wydziały specjalne NKWD, które były zobowiązane do kontrolowania i prowadzenia ewidencji przetrzymywanych i ich korespondencji. Wydziały miały też werbować wśród jeńców agentów. W tym celu NKWD prowadziło nieustające rozmowy z polskimi oficerami. Jak wspomina porucznik Smerczyński, więzień Kozielska, a potem Gwiazowca, bardzo dużą ilość żołnierzy wzywano pojedynczo na przesłuchania, które trwały nawet po kilkanaście godzin do późnej nocy. Mimo to większość przesłuchiwanych nie ugięła się pod naciskiem i pozostała wierna przysiędze, w ten sposób wydając na siebie wyrok śmierci. Widząc taką postawę polskich żołnierzy, Sowieci byli pewni, że po odzyskaniu wolności polscy jeńcy czynnie włączą się w walkę z wrogiem. Dla Stalina oznaczało to tylko jedno – wszystkich należało rozstrzelać. 5 marca 1940 roku władze sowieckie podjęły decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców bez przedstawienia zarzutów i wydania wyroków. Wśród blisko 22 tysięcy zamordowanych było 13 generałów, jeden kontradmirał i jedna kobieta, podporucznik pilot Janina Lewandowska. Za chwilę będzie wyczytywana lista intencyjna, dlatego prosiłabym tutaj Państwa, którzy stoją obok mnie, o zrobienie przejścia do pomnika. Инструкция народного комиссариата внутренних дел о истребительных отрядах номер 001223 о порядке проведения операций по расстрелянию антисоветского элемента с территории Польши, Беларуси, Литвы, Украины. Категории советского элемента начисляются члены политической партии, члены организации легионеры, родители Союза польского харцерства, члены младшие командиры польской военной администрации, активисты буржуазно-помещичьих и фашистских организаций, чиновники и государственного аппарата, полиция, офицеры, разведки и контрразведки, прокуроры и судьи, все военно-пленные офицеры. Генерал бригады Мечислав Сморовинский, генерал бригады Константин Плисовский,
ksiądz major Andrzej Niwa, podporucznik Janina Lewandowska. Wyjdź i stroja! Podporucznik Władysław Sołtan, porucznik Henryk Gorzechowski, plutonowy podchorąży Jan Pawłowski, porucznik Aleksander Marek Kowalski, porucznik Józef Szymon Klarner. Kapitan Emanuel Krąpaj, porucznik Walerian Śniadowski, podpułkownik Jerzy Dąbrowski, major Franciszek Orawiec, porucznik Stanisław Lewandowski, plutonowy podchorąży rezerwy Zbigniew Pietrzak. Podporucznik Marian Wiśniewski, podporucznik Władysław Herman, major Franciszek Piekarski, major Jan Józef Potocki. Starszy wachmistrz Aleksander Kijanko, podporucznik rezerwy Stefan Szczęsny-Aksamitowski, posterunkowy Policji Państwowej Marcin Szpakowski, podporucznik Policji Państwowej Olgierd Szpakowski, porucznik Policji Państwowej Jan Szpakowski, porucznik Wojska Polskiego Wiktor Wyszkowski. Pułkownik Stanisław Sitek, starszy posterunkowy Józef Biłk, rotmistrz Władysław Muszyński, porucznik Janusz Antoni Roczkowski. Porucznik Stefan Majewski, porucznik Marian Janicki, rotmistrz Jerzy Szydłowski, porucznik Kazimierz Ferro. Major Antoni Brzozowski, kapitan Wojciech Kursa, podporucznik Edward Wincenty Chrzanowski, pułkownik dyplomowany Tadeusz Grabowski, porucznik Zygmunt Leszczyński, rotmistrz Stefan Jankowski. Rotmistrz Jan Kurnicki, porucznik rezerwy Edward Andrysiak, major ksiądz Jan Mioduszewski, major Zygmunt Jędryszek. Podporucznik Stanisław Migdałek, starszy sierżant Stanisław Bulak, major Stanisław Mickaniewski, kapitan Piotr Dąbrowski, major Piotr Nassalski. Rotmistrz Jerzy Onyszkowicz-Jacyna, pułkownik Władysław Płonka, rotmistrz Władysław Parniewski, posterunkowy Karol Sikora. Kapitan Zbigniew Antonowicz, porucznik Władysław Szczypa, kapitan Włodzimierz Wodusz, kapitan Andrzej Drozd, porucznik rezerwy Jan Marian Bronisław Czulborski. Pułkownik kawalerii Józef Pająk, major Karol Rudnicki, starszy sierżant Jan Rubas, podporucznik Edmund Direm. Podporucznik Jan Adam Witkiewicz, porucznik Jan Sidorczuk, porucznik Antoni Jasiński, major Henryk Szurlej. Podporucznik Franciszek Majchrzak, pułkownik Gwido Ewald Potem, porucznik Aleksy Chrzanowski, Zygmunt Kania, porucznik
jak zakrywt Bąkowski. Kapitan Witold Kazicki, porucznik Jerzy Roman Nowicki, porucznik Antoni Łącki, kapitan Karol Kunkiel. Porucznik Edward Latkowski, porucznik Kazimierz Ignacy Bieńko, porucznik Karol Kazimierz Chwetkowski, porucznik Mieczysław Kowiecki. Major Władysław Gluk, podporucznik Marian Cichomski, kapitan Zygmunt Pietrzak, starszy Wacław Karpiński. Karol Sałata, kapitan pilot Arkadiusz Lutkowski, major Jerzy Namaradzy, porucznik Kazimierz Michałowicz Wolski, porucznik Józef Teodor Burzyński, porucznik Edward Urban, major Wiktor Gzowski, major Antoni Aleksandrowicz, porucznik Franciszek Czuba, kapitan Antoni Szokało, porucznik Jan Złoński, kapitan Jan Winiarz, porucznik rezerwy Antoni Erazm Bojarski, podporucznik Józef Władysław Jachołkowski, podporucznik Samuel Wel Stanisław Rosengarten, podporucznik Władysław Ladra, komisarz Józef Bocheński, podporucznik rezerwy Nikodam Feinberg, podporucznik Malijski, podporucznik rezerwy Wilhelm Dywer, podporucznik Antoni Jan Hallery, podporucznik Leon Fertała, podporucznik Ryszard Szczepanik, starszy posterunkowy Jan Miodek, podporucznik rezerwy kawalerii Tadeusz Jacek Kalkstein-Stoliński, podporucznik piechoty Piotr Malinowski, kapitan piechoty, starszy specjalista Tadeusz Pszczonak, podporucznik artylerii rezerwy Stanisław Janicki, podpułkownik Józef Kuś, posterunkowy Jan Banasiak, przodownik Franciszek Bąkiewicz, starszy posterunkowy Antoni Barczyk, kapitan Zygmunt.
jeszcze raz witamy nowo przybyłych Państwa na 11. Katyńskim Marszu Cieni, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Grupę Historyczną Zgrupowanie Radosław. Jego celem jest uczczenie pamięci polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów. Prosimy o zachowanie powagi. W tym miejscu, na rynku Nowego Miasta, w sposób szczególny chcemy uczcić pamięć kapelanów Wojska Polskiego różnych wyznań. Wśród zgładzonych kapelanów byli m.in. ksiądz major Jan Leon Ziółkowski, ostatni kapelan obozu w Kozielsku, ksiądz podpułkownik Szymon Fedoronko, kapelan prawosławnego Wojska Polskiego, rabin major Baruch Steinberg, naczelny rabin Wojska Polskiego, ksiądz major Jan Józefat Potocki, szef duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego Wojska Polskiego. W wielu listach pojawiają się treści odzwierciedlające religijność jeńców. Dobrze pokazuje to pocztówka kapitana Głowackiego, więźnia Starobielska, który 2 marca 1940 roku pisał do rodziny. Matce Najświętszej dziękuję za opiekę nad wami i jej opiece zawsze was polecam. Jak wielką i potężną była potrzeba wspólnej modlitwy dowodzi fakt, iż jeńcy wyznania mojżeszowego, protestanckiego, prawosławnego masowo uczestniczyli w nabożeństwach katolickich i przy końcu mszy po wysłuchaniu kazania łączyli się w bratnim, churalnym śpiewie hymnów religijnych. W podobny sposób katolicy brali udział w nabożeństwach innych wyznań. Wspólna modlitwa dodawała otuchy i nadziei na przetrwanie trudnego czasu samotności z dala od rodzinnego domu. Tęsknotę za domem wzmagały listy od najbliższych. Kochany papo, pewna wojna się prędko skończy. Bardzo za tobą tęsknimy. Wszyscy strasznie ciebie całujemy. Ilka przycięła sobie włosy i mama bardzo się gniewała. Czy mieszkasz w ciepłym domu? Bo u nas brak opału. Mama chciała tobie posłać ciepłe rękawiczki, ale nie wie jak. W kwietniu przyjedziemy do wuja Adama i napiszę wtedy tobie, jak tam wygląda. Tatusiu kochany, najdroższy, czemu nie wracasz? Mamusia mówi, że tymi kredkami coś mi podarował na imieniny. Namaluje nasz dom. Do szkoły nie chodzę, bo zimno. Jak wrócisz, ucieszysz się pewno, że mamy nowego pieska. Mamusia nazwała go Filuś. Pomimo wielu prób, Sowietom nie udało się powstrzymać gromadzenia się żołnierzy na nabożeństwach i modlitwie. Marsz rusza dalej w kierunku ostatniej stacji. Pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie, przy ulicy Muranowskiej. Thank you.
do pomnika upamiętniającego Golgotę naszych rodaków na wschodzie. Jego celem jest uczczenie pamięci polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów. Prosimy o zachowanie powagi. Zgodnie z prawem międzynarodowym niewola wojenna nie stanowi kary ani też zemsty na obywatelach drugiego państwa, którzy nałożyli mundur i stanęli w jego obronie. Państwo, które bierze żołnierza do niewoli, ma obowiązek prawny i moralny chronić jego życie i zdrowie, a po zakończeniu wojny odesłać do domu. Władze Związku Radzieckiego odmówiły naszym jeńcom tego prawa i skazały ich na śmierć. W finalnym raporcie z marca 40 roku Beria pisał do Stalina: wzięci do niewoli oficerowie, policjanci, znajdując się w obozach, starają się kontynuować swą działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację antysowiecką. Każdy z nich wyczekuje tylko zwolnienia, aby mieć możliwość aktywnego włączenia się do walki przeciwko władzy sowieckiej. NKWD uważa za niezbędne rozpatrzenie w trybie specjalnym najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. Marca 1940 roku podjęto decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców. Pod decyzją podpisali się wszyscy przedstawiciele najwyższej władzy sowieckiej: Stalin, Beria, Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Niemal miesiąc później, 3 kwietnia 1940 roku, wyruszył do Katynia pierwszy transport jeńców. Wcześniej wydzieloną grupę oficerów zebrano w jednej z pilnie strzeżonych przez wartowników stali. Tam odebrano im wszystkie dokumenty. Następnie przyniesiono obiad, a potem wydano suchy prowiant. 800 gram chleba, trochę cukru i 3 śledzie. Tak wyekwipowanych umieszczono w wagonach towarowych bez okien, mając jedynie małe wentylatory pod sufitem. Począł ruszył. Kolejne wyjazdy odbywały się co kilka dni. Odstępy między nimi były nieregularne, podobnie jak różna była liczebność wywożonych grup. Od 60 do 300 osób. To, kto ma jechać danym transportem, z pewnością nie było przypadkowe. Jednak polscy oficerowie do końca nie byli w stanie wyjaśnić, jakimi kryteriami kierowały się władze obozowe układając listy. Każdego dnia komendant obozu w Kozielsku informował naczelnika zarządu do spraw jeńców wojennych Piotra Stopruniętę o wysyłanych transportach i panujących przez jeńców nastrojach. W związku czytamy. W związku z rozpoczęciem 3 kwietnia 1940 roku wywozu jeńców z obozu kozielskiego większość oficerów jest spokojna i zadowolona, że doczekali się uwolnienia wyrobów i niewoli. Dokąd powiozą, tam pojedziemy. Byle tylko nie zostać tu, w obozie. Tak mówię. Ci, którzy zostawali w obozie, z niecierpliwością czekali na następny transport. Jeden z nielicznych żołnierzy ocalałych z Kozielska, profesor Komarnicki, tak później zeznawał przed sądem polowym. Pozostały skoncentrowano w rogu obozu, w bloku numer 10. Zapanowała w obozie cisza i nuda. Była piękna, wiosenna pogoda. Z oficerów sztabowych był tylko admirał Czernicki, z którym mieszkałem w jednym pokoju i mały lekarz Czapolka. Byliśmy przygnębieni, że nam zostawiono. Jednak jeden z bolszewików szepnął: nie narzekajcie, im później wyjedziecie, tym bardziej wygracie. Tymczasem więzieni swą ostatnią drogę oficerowie tak pisali. Porucznik Władysław Cichy. 26 kwietnia zostało wyczytane moje nazwisko. Wreszcie wyjaśni się tajemnica. Zabrałem swoje rzeczy, uścisnąłem kolegów. Do zobaczenia. Było nas 107. Najstarsi w grupie: generał Wołkowicki, pułkownik Marian Bolesławicz. W budynku wartowniczym bolszewicy przeprowadzili ścisłą rewizję osobistą. Zabrali wszystkie ostre przedmioty. Nie zabrali łamane zwierciadło. Za bramą załadowali nas samochody ciężarowe. Podjeżdżamy nie do stacji, lecz na odosobnioną bocznicę kolejową. Patrzę, wagony więzienne. Dotychczas korzystaliśmy z luksusu wagonów bydlęcych.
Tym razem zostaliśmy zdegradowani do roli przestępców. Wartownicy stłoczyli nas po 16 w normalnych przedziale. Pozamykali łańcuchy. Podporucznik Wacław Kruk. 8 kwietnia. Do tego czasu nic nie napisałem, bo uważałem, że nie ma nic szczególnego. Ostatnie czasy, to jest pod koniec marca i z początkiem kwietnia, zaczęły się nastroje wyjazdowe. Uważaliśmy to za normalne plotki. Tymczasem plotka zrealizowała się. Wczoraj odszedł transport wyższych oficerów. 3 generałów, 20, może 25 pułkowników i tyluż majorów. Dziś przyszła kolej na mnie. Po zdaniu kazionnych rzeczy ponownie przeprowadzono rewizję w 19 baraku i stamtąd bramą wyprowadzono nas do aut, którymi odjechaliśmy do stacyjki, nie do Kozielska. Na stacji załadowano nas do wagonów więziennych pod ostrym konwojem. W celi więziennej, którą po raz pierwszy w ogóle widzę, jest nas 13. Jedziemy w kierunku Smoleńska. Pogoda słoneczna, na polach jeszcze dużo śniegu. 9 kwietnia. Zajeżdżamy do Smoleńska. Jest podwieczór. Minęliśmy Smoleńsk. Dojeżdżamy do stacji Gniezdowo. Wygląda tak, jakbyśmy mieli tu wysiadać, bo kręci się wielu wojskowych. W każdym razie nie dali nam dotychczas nic dosłownie do jedzenia. Od wczorajszego śniadania żyjemy porcją chleba i skromną dawką wody. Major Kazimierz Szczekowski. Kwietnia 1940 roku. Nareszcie pękła bomba. Dziś wyjechał pierwszy transport około 100 ludzi. Różnego autoramentu, wieku i pochodzenia. Dokąd? Nie wiadomo. Podniecenie w obozie ogromne. Mówią, że do końca miesiąca wszystkich nas wywiozą. Podporucznik rezerwy Zbigniew Przystasz. Pragnąłbym, aby Bóg umożliwił mi powrót wraz ze wszystkimi do Polski. Do normalnych warunków pracy. Ażebym skończył prawo, mógł zrealizować zamierzenia swoje odnośnie rodziny, a potem pracować naukowo. Choć z amatorstwa, a jak będzie to możliwe, to fachowo. Proszę Cię Boże i o to, bym miał kawałek ziemi swojej za grodą. Gdzieś w moich kochanych stronach sanowskich, gdzie bym mógł odpocząć z dala od gwaru miejskiego. Ażebym ten dom swój i jego otoczenie miał według swego wypieszczonego ideału. Żeby w nim była piękna, duża biblioteka, przeze mnie urządzona. Major Adam Solski. 8 kwietnia 40 roku, od godziny 12, stoimy w Smoleńsku na bocznicy. 9 kwietnia, rano, kilkanaście minut przed 5, pobudka w więziennych wagonach i przygotowanie do wychodzenia. Dziś mamy jechać samochodami. I co dalej? Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd z karetką więzienną w celach. Straszne. Przywieziono gdzieś do lasu. Coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6:30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Na tym pamiętnik się urywa. Jak po latach ustalono, więźniów z Kozielska dowożono koleją przez Smoleńsk do stacji Gniezdowo. Stąd transportowano ich autobusem więziennym z zamalowanymi oknami na miejsce zbrodni na uroczysku Kozie Góry. Na czele dzisiejszego marszu jechała replika takiego właśnie samochodu zbudowana na potrzeby filmu Katyń. Można ją także obejrzeć tu pod pomnikiem po zakończeniu uroczystości. Zabici zostali pochowani w Katyniu w 8 masowych grobach. Wśród nich znaleźli się m.in. kontradmirał Ksawery Czernicki, generałowie Bronisław Bohatyrawicz, Henryk Minkiewicz i Mieczysław Smorawiński, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego podpułkownik Szymon Fedorońko, naczelny rabin Wojska Polskiego major Baruch Steinberg oraz jedna kobieta, podporucznik pilot Janina Lewandowska. Podobny los spotkał jeńców z Dostaszkowa, głównie policjantów i funkcjonariuszy KOP, których wymordowano w Twerze w siedzibie NKWD przy ulicy Sowieckiej 2. Egzekucje odbywały się w nocy. Więźniów wprowadzano pojedynczo do obszernego pomieszczenia piwnicznego.
gdzie każdy był pytany o nazwisko. Stamtąd skazany ze skutymi rękami przechodził do następnego, mniejszego pomieszczenia z drzwiami obitymi wojbokiem, w którym strzelano mu w tył głowy. Po nadejściu pierwszego konwoju z ponad 300 jeńcami egzekucję zakończono za dnia i dlatego następne partie nie przekraczały 250 osób. Zwłoki wynoszono z piwnic i wywożono ciężarówkami do odległej o 20 km miejscowości Miednoje nad rzeką Twerką. Rok później, w październiku 1941 roku, w Katyniu dwaj polscy robotnicy przymusowi przypadkowo odkryli masowe groby polskich żołnierzy. Wydobyte podczas ekshumacji dokumenty i przedmioty początkowo były eksponowane w specjalnych gablotach umieszczonych nieopodal katyńskich grobów. Po zakończeniu badań przewieziono je do Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie, gdzie ich konserwacją i opracowaniem zajął się zespół pracowników pod kierunkiem polskiego uczonego, doktora Jana Zygmunta Robla, oficera Armii Krajowej. Na polecenie polskich władz podziemnych sporządzono i ukryto kopię zgromadzonej dokumentacji. Pomimo, iż wszystkie dowody wskazywały, że zbrodni tej dokonali Sowieci, władze ZSRR przez wiele lat nie przyznawały się do niej, oskarżając o mord Niemców. Rodziny zamordowanych jeńców były represjonowane, upokarzane. Odmawiano im jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1990 roku ówczesny przywódca ZSRR Michał Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące sprawy katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD. Zbrodnia katyńska to zbrodnia ludobójstwa, zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Do tego zbrodnia nigdy nie rozliczona. Sprawcy zbrodni ani państwo, które jest nią obciążone, nigdy nie zostali ukarani. Obecna postawa Rosji, która nie chce uznać tej tragedii jako ludobójstwa i nie chce oddać polskim historykom najważniejszych dokumentów dotyczących tej zbrodni, zasłaniając się klauzulą tajności, również bardzo źle świadczy o władzach Federacji Rosyjskiej. Dla wszystkich Polaków Katyń jest symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec polskiego narodu. Wstaj! Bum! Wróćcie nazad! Szanowni Państwo, w tym miejscu, przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie, kończymy nasz marsz, oddając hołd wszystkim tym, którzy zostali na zawsze na nieludzkiej ziemi. W miejscu, gdzie nazwy na symbolicznych podkładach kolejowych są symbolami Golgoty polskiego narodu. Jeden pies wykręcił. Ale z naszej wysady kręci.